Łukasz Kochut, dzień dobry. Dzień dobry, witam pięknie. Witam pięknie, witam pani redaktor. Witamy po Śląsku, ja się cieszę. Ja też. Ja trochę o Unii, nie tylko o Śląsku bym chciał pogadać. Dużo się dzieje. Się dzieje właśnie. Widział pan wczorajsze orędzie prezydenta? No, oglądałem, oczywiście. Tak bardzo, nasz prezydent zakochał się w Unii. No na pewno zniknęła ta wyimaginowana wspólnota, tak, i rozpoczęła się jakaś wielka miłość pana prezydenta, chyba żeby jakąś pracę znaleźć po miał pan małe oczy, jak oglądał o tej 20, czy takie wielkie ze zdziwienia? Nie, ja nie jestem zdziwiony, bo pan prezydent od jakichś kilku dni wykonuje jakieś takie dramatyczne ruchy, ale wydaje mi się, że to wszystko, co padło w przestrzeni publicznej przez 8 ostatnich lat, no nie da się tego odkłamać w ciągu tygodnia i nie da się po prostu teraz nagle być wielkim demokratą, bo ten egzamin na demokratę prezydent oblał tydzień temu w poniedziałek, kiedy rzeczywiście podpisał ustawę o komisji, tej ruskiej komisji. Mm-hmm, tak uważam. Był pan na marszu? Przyjechał pan specjalnie do Warszawy? Oczywiście. Byłem na marszu. Jestem tym mega podbudowany. Zresztą namawiałem też do tego z mównicy w Parlamencie Europejskim. Mówiłem, że Polska to nie PiS, że musimy być na marszu jaka cała demokratyczna opozycja i wydaje mi się, że udowodniliśmy w niedzielę, że ludzi dobrej woli jest więcej, więc jestem tym mega podbudowany i jakby te reakcje też ludzi na mnie personalnie, ale przede wszystkim na samo wydarzenie było fenomenalne. Ze Śląska przyjechało dużo Ślązaków do Warszawy? Bo bardzo. Było widać różne... ludzie chwalili się, skąd przyjechali i teraz transparentów było mnóstwo. Tak się zastanawiam, czy Śląsk był takim... taką silną grupą wsparcia. Ja ze Śląska przyjechało wiele Ślązoków i nie tylko Ślązaków. Mhm. Mieliśmy też śląskie flagi, bardzo wiele śląskich flag się pokazało. To mnie bardzo cieszy, bo to też pokazuje tą takie przywiązanie do śląskiej flagi. Są podobnie jak Kaszubi. Kaszubi też ze swoimi flagami maszerują po Warszawie. Było sporo autokarów, było bardzo wiele osób, które przyjechało pociągiem. Przyjechaliśmy też samochodami, także była naprawdę liczna reprezentacja ze Śląska, z województwa śląskiego. No bo to też jest marsz o nas, o tym, że Polska musi w końcu rozumieć regionalizm, Polska musi w końcu rozumieć decentralizację, samorządność, a ta władza jest w kontrze do tego, bo wszystko centralizuje, więc bardzo wiele osób także z tego środowiska właśnie śląskich regionalistów się pojawiło w Warszawie. Pan na co dzień częściej bywa w Brukseli, przypuszczam, niż na Śląsku. Tam też było w ostatnich dniach, szczególnie w momencie, jak usłyszeliśmy o tym, że ustawa Lex Tusk ma być, że będzie podpisana, że jest podpisana. Tam też było gorąco. Pan to widział na żywo wtedy? Tak, ja brałem udział w tej dyskusji, bo rzeczywiście Parlament Europejski miał akurat mini sesję plenarną w Brukseli i myśmy szybko zareagowali. Była debata na ten temat, był komisarz Didier Reinders. Tak. Ja brałem udział w tej debacie. Czego media nie uchwyciły, o czym warto powiedzieć? Bo to myślę, że to był moment, który obfitował w duże emocje. W bardzo duże emocje. Moim zdaniem pokazaliśmy też tam, że jesteśmy razem, że jesteśmy wspólnie jako opozycja, bo wielu europosłanek z opozycji brało udział w tej debacie, siedziało razem, wspierało się po prostu. Z opozycji mówię. Tak. Natomiast z PiS-u uważam, że było ich mniej niż zwykle, bo oni zawsze siedzieli zjednoczeni, a teraz widać też to, że jest pewien takie rozprzężenie, zwłaszcza na linii PiS suwerenna Polska. Więc to są takie kulisy, no plus oczywiście jakieś tam okrzyki. Pani premier szedł w kierunku ministra Radosława Sikorskiego, ale to są jakby niestety takie obrazki, które się zdarzają często i bardzo duże wsparcie też kolegów, koleżanek z Europy w tej debacie, bo wszyscy trzymają kciuki za to, żeby Polska jednak została praworządnym krajem i żeby Polska nie wychodziła z Unii Europejskiej, a to wszystko, co się dzieje w ostatnim czasie, to jest taki powolny, mozolny, ale jednak ciągle polexit. Polexit, no tak, ale kompletnie mówi pan polexit, a potem przypominamy sobie treść wczorajszego orędzia i jedno z drugim. No dlatego właśnie pan prezydent Duda to zrobił, ja uważam, żeby właśnie uspokoić ten centrowy pisowski elektorat, który jest trochę tym przerażony, co się dzieje. Tak, suwerenna Polska i pan premier Morawiecki, czy pani premier Szydło, dlatego że
No, proszę, bo Polak statystycznie nie chce wyjść z Unii. Polak się czuje Europejczykiem na ten 80% moment. 80% obywateli polskich chce zostać w Unii Europejskiej. Tak. Mhm. PiS przeprowadzał kampanię do Europarlamentu, przypominam, w 2019 roku Polska sercem Europy. Tak. I wszystko to, co się później wydarzyło, jest zaprzeczeniem tej tezy. Więc tak, zgadzam się z panią redaktor, że generalnie no, Polacy chcą zostać w Unii Europejskiej. To jest coś, co się wydarzyło w ciągu tych kilkunastu lat. To jest pewien cud gospodarczy. Dla naszego pokolenia to było wielkie marzenie, które stało się faktem. Tak, bo wspomniał pan o tym, że pani Beata Szydło krzyczała coś do pana Radka Sikorskiego. Tak. Co to było? No to proszę, bo tak ci ludzka ciekawość mnie zżera. Krzyczała, że to wstyd, że pan był ministrem polskiego rządu i inne tego rodzaju bzdury. No i generalnie ta atmosfera była taka trochę z tej perspektywy właśnie naszej opozycyjnej jarmarszna, no bo oni rzeczywiście w tej debacie moim zdaniem polegli, dlatego że no nie mieli zbytnio nic ciekawego do powiedzenia, a ja mówiłem, że to, co robi PiS, nie tylko ze względu na komisję weryfikacyjną, ale także ze względu na podsłuchiwanie obywateli, tak, czy właśnie próbę ograniczenia praw obywatelskich, to jest po prostu putinizacja Polski i to jest ten sam mechanizm. Zresztą właśnie wyprowadzanie Polski z Unii Europejskiej to jest coś, za czym na pewno mocno trzyma kciuki Władimir Putin, bo jemu też na rękę jest to, żeby Unia Europejska była słabsza. Słabsza, oczywiście. A co się mówi, proszę powiedzieć, o marszu? Czy to w parlamencie, czy w tych unijnych kręgach właśnie? Co się mówi o marszu 4 czerwca? Jak to wydarzenie jest komentowane? Może jest pan rozpytywany? Tak, jestem. Wczoraj rozmawiałem na ten temat z koleżanką ze Szwecji, Sarą Kokalari. Mm-hmm. I ona była pod wielkim wrażeniem tego, co widziała też w mediach szwedzkich, bo to było szeroko komentowane. Tak. To nie było komentowane może w telewizji publicznej w Polsce, ale w mediach publicznych na Zachodzie było to pokazywane. Więc bardzo dużo pozytywnych komentarzy. Mówiła też, że właśnie, że to jest bardzo, także ze szwedzkiej perspektywy, imponujące, że 500 000 ludzi protestuje, bo wszyscy wiedzą w Unii Europejskiej, że co by nie powiedzieć o Polsce PiS, mamy bardzo silne społeczeństwo obywatelskie, które nie pozwoli na to, żeby nas z Unii Europejskiej wyprowadzić i to nas różni od na przykład Węgier, które mają z tym problem, bo może też dlatego, że są o tą jedną kadencję Fideszu dalej niż Polska. Niż Polska. Bo ja tak uważam, że to jest... Że to jest ostatni moment. Tak, że to będzie plebiscyt tak naprawdę na jesieni rzeczywiście o pozostaniu Polski w strukturach europejskich i to będzie taki moment, dlatego że ja byłem na Węgrzech kilka miesięcy temu i widziałem taką bezradność już tych działaczy, też aktywistów. Wszystko za daleko zaszło. Tak. A proszę powiedzieć, w trakcie tych pierwszych częściowo wolnych wyborów, ile pan miał lat? No, wtedy miałem 7 lat. 7 lat, tak, tak. Nie, ale pamięta pan. Pamiętam, tak, bo ja generalnie mam taką taką słabość do polityki i pamiętam naprawdę jeszcze 88 mniej więcej, od tego momentu mniej więcej pamiętam koniec PRL-u i pamiętam obrady okrągłego stołu, gdzieś tam obserwowałem pewnie z perspektywy z pod stołu, ale ja się rzeczywiście tą polityką interesowałem od zawsze i brałem udział w olimpiadach wiedzy o Unii Europejskiej już w podstawówce i w szkole średniej. No i nawet sobie przypominałem ostatnio, co robiłem wtedy, kiedy było to przystępowanie Polski do Unii Europejskiej, to ja wtedy już byłem w komisji takiej lokalnej, właśnie w referendalnej komisji, więc brałem udział w tym już tak w miarę. Jedni marzą o piłce, żeby zostać piłkarzem, inni strażakiem, a pan po prostu marzył o Unii Europejskiej. No ja marzyłem, rzeczywiście. Tak. Ja po prostu chciałem, żeby Polska była mocno zakotwiczona w Unii Europejskiej. Ale pytam o to, ile pan miał lat i co pan pamięta, bo ten marsz i, nie wiem, ta oprawa chociażby, ten plakat, który powstał na nowo trochę. Lech Wałęsa, który też miał swoje wystąpienie, to trochę gra na sentymentach. Czy my tego potrzebujemy? To rzeczywiście ciągnie tłum? Potrzebuję tego pokolenie kodu. Tak uważam. To jest dla kodu, to jest bardzo ważne. Ja mam wielki szacunek do ich pracy, którą wykonali w ciągu tych kilku lat. Teraz im pomagam też w kontroli wyborów. Potrzebujemy tego też my, jako pokolenie, które do tej Unii wstępowało. Młodzi ludzie potrzebują innych bodźców, ale władza PiS tych bodźców im dostarcza, więc myślę, że to jest... Ten marsz pokazał, że może być wielopokoleniowy i to się rzeczywiście udało. Ja jestem naprawdę pod
jestem, mam taki zastrzyk nadziei, to, że, te, że ten marsz się nie zakończył 4 czerwca, tylko że on się rzeczywiście zakończy na jesieni wygranymi wyborami przez opozycję, bo to jest naprawdę ostatni moment, żeby odsunąć PiS od władzy i utrzymać Polskę w strukturach europejskich. Ja też to staram się robić, to znaczy to, że Unia Europejska przystąpiła do konwencji stambulskiej obecnie. Tak, tak, Rada, widziałam. Rada Europejska to przyjęła jako już pewnik. To jest jakby trochę moja zasługa i właśnie Arby Kokalari ze Szwecji. Udało nam się przez mocne działania w Parlamencie Europejskim, przez taki raport przepchnąć to. Szwedzka prezydencja, która jest obecnie przewodniczy Unii Europejskiej, to klepnęła, że tak brzydko powiem. I jestem z tego bardzo dumny, bo to jest taki mały kamyczek w integracji europejskiej, ale dla mnie to jest duża rzecz, którą mi się udało personalnie wykonać dla mojego środowiska politycznego, więc cieszę się bardzo, że mogę w tym procesie integracji europejskiej brać udział. I mam nadzieję, że po jesiennych wyborach powstanie rzeczywiście rząd proeuropejski w Polsce, który przybliży Polskę do tego głównego mainstreamu politycznego, bo mamy wszystkie predyspozycje, żeby być silnym graczem w Unii Europejskiej. Tym bardziej, że jak mówił wczoraj prezydent w orędziu, 1,5 roku, to już niedługo my będziemy przewodniczyć. Życzę panu prezydentowi... To czas już zaplanować. Życzę panu prezydentowi Dudzie, żeby rzeczywiście przyszły rząd nie składał się z PiS-u i z suwerennej Polski, tylko rzeczywiście z opozycyjnych partii, proeuropejskich polityków i żeby rzeczywiście Polska wykorzystała tą prezydencję w Unii Europejskiej, bo naprawdę my zmarnowaliśmy na przykład Brexit. My mogliśmy w tym czasie się rozpychać bardziej w instytucjach europejskich. Zmarnowaliśmy te po prostu 8 ostatnich. Ale każdy dzień jest zmarnowany, bo to my oddajemy pieniądze, czyli płacimy kary. Tak, 2,5 miliarda złotych już na chwilę obecną. Tak, to zgadza się. Niewiarygodne, że nas stać. Mam nadzieję, naprawdę, apeluję naprawdę do wszystkich ludzi, których jest więcej w Polsce, do tego, żeby poszli na wybory jesienią, bo to są naprawdę najważniejsze wybory od tego pamiętnego 4 czerwca. I musimy po prostu to zmienić, musimy zakotwiczyć Polskę w Unii Europejskiej, zwłaszcza teraz, kiedy mamy sytuację trudną na granicy. Mhm. No i będziemy rzeczywiście mieli tą prezydencję w Unii Europejskiej i trochę przykre by było, jakby politycy pokroju Beaty Kempy czy pani premier Beaty Szydło byli frontmenami polskiej polityki w Unii Europejskiej. Już to zwizualizowałam sobie, przepraszam. Łukasz Kochut, dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.